Dzień dobry, moi drodzy, jak się macie? Mam nadzieję, że wszystko u Was dobrze. Dzisiaj robimy sobie Full Day of Eating, spędzimy cały ten pyszny dzień razem. Pokażę Wam 4 proste przepisy na zdrowe posiłki, które jem na redukcji. Jeżeli jesteście ciekawi mojej morning routine, odsyłam Was do filmu o tym, a dzień oczywiście zaczynam od szklanki wody. Jestem już ogarnięta, ponieważ lecę na wymaz. Wróciłam już z testu, nie było tak źle jak myślałam, przeżyłam, jest wszystko dobrze, teraz czekam na wynik, pewnie będzie północy, prawdopodobnie będzie po prostu pozytywny. Na śniadanie zrobimy sobie placuszki bananowe, bo to jest bardzo szybki i tak naprawdę prosty przepis, a bardzo je lubię. Dodaję sobie banana i płatki owsiane, około myślę 20-30 gram. I do tego wszystkiego jeszcze jajko. Dodam sobie jeszcze odżywkę białkową, teraz testuję tą o smaku ciasteczkowym, ona jest wegańska z KFD i jak na razie moim zdaniem jest kozacka. As always. 10 gram około i oczywiście erytrytol. To jest klasyka i też on jest z KFD. Pamiętajcie o moim kodzie rabatowym mHealthy. I blendujemy. Smażę na tym cooking spray. Patrzcie, jakie są puszyste, tylko dodałam trochę za dużo banana i są takie rozpadające się, ale na pewno będą dobre, tylko mogłam proporcje troszeczkę inne dać. Placuszki już gotowe, stwierdziłam, że zjemy sobie z serkiem wiejskim i dżemem porzeczkowym, bo uwielbiam dżem porzeczkowy. Czas na kawę, czyli celebrowanie przyjemnego momentu w ciągu dnia. Uwielbiam ten moment i staram się być jak najbardziej świadoma, że właśnie nadchodzi. Dobra, ja wiem, że to nie wygląda jak dzieło sztuki i może nie wygląda zbyt apetycznie, ale na pewno będzie smaczny. Ten serek wiejski wcale jakoś tutaj smacznie nie wygląda, ale mi będzie smakować i się na pewno najem taką porcją. Zaraz jeszcze podliczę kalorie. No, trochę tych kalorii tutaj wyszło, mamy prawie 600 kalorii, 65 węgli, ale 45 protein, więc bardzo ładnie, 20 gram tłuszczu, tak to się wszystko prezentuje. Kozacko. Mogło być trochę mniej, ale jest git. Jestem już po śniadaniu, więc teraz czas na suplementy i uwaga. Tak, trochę ich jest. Witpak, następnie Adek, ashwagandha. I biotynka, taka piękna różowiutka. Koniec, ulubione, niezawodne, najlepsze omega 3 od Nordkrilla. Mam jeszcze takie cudo, jest to olejek z konopi siewnych, olejek CBD, miętowo-czekoladowy. Po takiej pipetki sobie biorę pod język, trzymam 30 sekund, po czym połykam, ale to mam trochę za mało. A więcej macie u mnie na Instagramie w wyróżnionej relacji. Czytałam sobie teraz tą książkę, są to 3 pytania. Ja uważam, że ta książka wraz z tą, te dwie książki powinny być lekturami szkolnymi, serio. Chciałabym, żeby te dwie książki przeczytał każdy i myślę, że to jest dosyć ważne, bo bardzo otwierają spojrzenie na świat. Jeżeli macie problem z przyjmowaniem się opinią innych, to one też mogą Wam pomóc, bo mi bardzo pomogły. Teraz stwierdziłam, że zrobimy sobie coś, jakiś deserek, może jakiś ciacho. Generalnie problem jest taki, że nie za bardzo chcę wychodzić do sklepu ze względu na tą sytuację, w której jestem, więc wykorzystamy składniki, które mam. A mam bardzo dziwne składniki, w sensie zobaczycie. Zobaczymy, co wyjdzie z tego ciasta. Jak będzie dobre, to oczywiście cały przepis będzie w opisie. Tak tyle, czyli podstaw każdego fit ciasta. Zalewam je sobie wrzątkiem. Najlepiej zostawić takie namoknięte daktyle w wodzie na całą noc, no ale my nie mamy całej nocy. I na 15 minut myślę, że sobie to odstawimy, żeby one były takie miękkie po prostu. Więc teraz jak namaczają nam się daktyle, to przejdziemy sobie do reszty spodu. To będzie takie typowe fit ciacho, takie ten spód to będzie taki typowy od takiego fit ciacho. Ten mousse czekoladowy, który chcę zrobić, będzie z jogurtów, więc będzie ciekawie. Może wyjdzie, może to będzie dobre. Dobra,
daktyle już mamy namoczone, były nawet ponad 15 minut, więc to dobrze. I teraz tak, fajnie sobie jest wykorzystać tą wodę, więc połowę wyleję, a tak z 3 łyżki z tej wody zmieszam z masą. Raz. I resztę wody wylewam i wszystkie daktyle lądują w misce. Aż jest ciepły, nie wiem, czy powinien być taki ciepły. Ale mamy naszą masę i tak to wygląda, nie za pięknie, ale zaraz przykładamy do formy. Dobra! Co ma być, to będzie. Dobra, więc mam masę, jak widzicie, ona tak się prezentuje, to jest całkiem normalne, bo te takie masy totalnie fit na spód zazwyczaj tak mają. Teraz wkładamy to do lodówki i zabieramy się za mus z jogurtu. Będzie ciekawie. Widzicie, że są szanse, że to zgęstnieje, więc wstawiam teraz to do lodówki na, zobaczymy jaki czas, pewnie tak około 2 godzinki. Się prezentuje ciasto. Dodałam, tak jak możecie zauważyć, górę i jest to po prostu, są to jagody zmiksowane z odrobiną żelatyny i mascarpone, bo miałam i te jagody i mascarpone, więc stwierdziłam, że to zużyję. Boki, no boki bardzo nieidealne. Uważam, że konsystencja ciasta jest cudowna, bo to jest taki delikatny musik. Jest naprawdę dobre, jeszcze fajniej by wyglądało, gdybym do góry zamiast jagód dała maliny. I to by było takie z malinkami, więc tutaj wasza kwizja twórcza. Przepis jest godny polecenia, więc macie cały przepis w opisie. Teraz chciałabym wam powiedzieć o moich celach sylwetkowych na ten moment, bo teraz nie czuję się aż tak komfortowo. Miałam bardzo fajną formę w tamte wakacje, która mi się bardzo podobała i mi już odpowiadała. No i niestety przez tą drugą falę bardzo mi się przytyło. Po prostu czuję to po sobie i po ubraniach. Nie wiem, jak to wyjdzie z kwarantanną ta redukcja. Nie będę mogła wychodzić na spacery. Zobaczę, czy będę miała siłę do treningów. Na razie jej nie mam. Smaku i tak nie mam, więc jakoś nie mam potrzeby jedzenia, więc co sądzę w ogóle o tym całym zamknięciu mnie tutaj. Chciałabym jak najbardziej wykorzystać ten czas. Będą wszyscy domownicy w domu, co na pewno będzie trochę to utrudniać mimo wszystko. Wykorzystam to, że się dobrze czuję i że jestem w stanie coś robić i pracować. Tutaj mam już taką mini listę tego, co chciałabym robić. Filmy na YouTube'a, nie wiem, czy może one czasami nie będą pojawiały się teraz 2 razy w tygodniu, no mam czas. Bardziej rozwijać TikToka, pracę nad kolejnym e-bookiem dla was chciałabym zacząć. Życzę sobie dużo wytrwałości i właśnie, żebym się nie poddała i żeby te 2 tygodnie nie minęły tak, że będę sobie leżeć. Mam wam powiedzieć, ja nie jestem wegetarianką, ale ograniczam mięso. Nie za bardzo lubię, uważam, że bez sensu nie jest to ani jakieś ekonomiczne, ani dobre dla mnie, dla planety. Myślę, że zrobiłam to w trochę głupiej kolejności. Najpierw powinnam podsmażyć cebulkę z czosnkiem, a nie zacząć od tofu. Uwielbiam ostatnio sobie mieszać makaron od razu na patelni z farszem. Dodałam właśnie nowy post na Instagrama i słuchajcie, muszę wam to pokazać. Spójrzcie na tą żuchwę. Wiem, że to pewnie dlatego, że mam dziubek i to tak bardzo mi spięło tą twarz, ale... No nie wiem, mam wrażenie, że teraz na żywo to też bardzo dobrze wygląda i generalnie od jakiegoś czasu, już kilka razy pokazywałam na Instagramie, że zaczęłam się interesować masażem twarzy i myślę, że to może już dawać jakieś efekty, więc zastanawiam się, czy nie chcecie filmu o tym. I ostatnio tak sobie pomyślałam, że mogłabym zrobić jakieś wyzwanie 30-dniowe i zobaczyć, jak schudnie mi twarz, bo naprawdę mam wrażenie, że działa, więc dajcie znać w komentarzu, czy taki film chcecie, bo jak tak, to ja się do niego już od jutra zabieram i będę tam nagrywać jakieś moje ćwiczenia czy coś i codziennie siebie będę nagrywać w celu porównywania efektów, więc let me know. A teraz idziemy robić kolację, bo jestem bardzo głodna, mam ochotę na jakiś szpinak, więc będą placuszki. Przepis, do którego potrzebujecie tylko 3 składników tak naprawdę, które możecie robić zarówno na słono, jak i na słodko. Mm.
Do około 3 garści szpinaku dodaję łyżkę mąki, 20 gram dokładnie, oraz 2 jajka. I wylewam ciasto na rozgrzaną patelnię z łyżeczką oleju rzepakowego. Tutaj mam 25 gram serka kanapkowego o smaku śmietankowym. Moim zdaniem pasuje tutaj najbardziej i nakładam go na nasze naleśniko placuszki, bo w sumie nie wiem jaki to ma wymiar. Więc przypomnę Wam jeszcze o e-booku, który ostatnio wydałam. Jest to jadłospis 1850 kilokalorii, 14 lub 7 dni pełnej, zdrowej, zbilansowanej diety redukcyjnej, ABC odchudzania, wszystkie najważniejsze informacje. Więcej znajdziecie na moim Instagramie w bio i macie tam link do tej strony z wszystkimi opisami. Zapraszam! Tak właśnie skończył się mój dzień. Możecie mi pisać w komentarzach propozycje nowych filmów, które chcielibyście widzieć. Będzie mi bardzo miło, jeżeli coś tam po sobie zostawicie. Bardzo dużo serca wkładam w pracę nad social mediami, więc jeżeli chcecie mnie wesprzeć, wbijajcie na Instagrama lub TikToka, subskrybujcie mój kanał, dajcie łapeczkę w górę i piszcie co tam u Was. Dzięki, że dotrwaliście do końca i dużo zdrowia dla Was, uważajcie na siebie, buziaczki.